Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Karol i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Dying Light. Wierząc achievementom, zrobiliśmy już wszystkie misje poboczne, co jest trochę dziwne, bo myślałem, że w sektorze 0 też mamy coś pobocznego, ale wygląda na to, że tam chyba lecimy już głównie z główną fabułą. Chociaż powinniśmy mieć jakiś kontakt od Tolgi i Fatina. Fatin. Nieistotne, zobaczymy, może zadzwonią jak będziemy lecieć do sektora. Tam też na miejscu przekonamy się, co nas czeka. A więc dzień dobry. Szukam wybawców. Nie wiem, o czym gadasz. Jestem z wieży, od Brekena. Mam gdzieś, skąd jesteś. Zabieraj dupę w troki i won, bo mogę przestać być taki kurwa miły. Słuchaj, wiem, że szmuglujecie ludzi ze slumsów. Szukam dziewczyny imieniem Jade. Tak myślę, żebyś lepiej stąd wypierdalał. Posłuchaj mnie. Pociąłem Raisa i teraz cały jego gang na mnie poluje. Potrzebuję waszej pomocy. Ty? To tyś wziął i odrąbał Raisowi łapę? To ja. I muszę się dostać do sektora zero. Jak cię zwą? Crane. Cóż, Crane. Zdziwisz się mocno, jeśli myślisz, że w sektorze zero znikniesz z listy Raisa, ale... Zaczekaj tu. No całkiem miły ten gość, całkiem miły. Dzwonek działa? Tirim, tim. Mam tu kolesia, co mówi, że to on właśnie odciął łapę Raisa. Crane. Tak, tak powiedział. Serio? Na pewno? Aha. Okej. Dobra. Chodź no. Teraz już wierzysz. Okej. Puścimy cię na drugą stronę. Kiedy? Teraz. Jak mam zapłacić? To coś zrobił Raisowi. To nam w zupełności wystarczy za zapłatę. Idź do zawalonego tunelu do Starego Miasta. Zapukaj do drzwi prowadzących do kanałów. Ktoś tam już się tobą zajmie. Tak zrobię. Dziękuję. Nie, stary, to ja dziękuję. Czekaj, bo może coś miał w środku. To co ten Rajs tam zrobił takiego, że nagle to nam dziękują za samą rękę? Ja rozumiem, ręka Jade. No to inaczej byśmy to pogadali, ale... Ręka Rajsa, no dobrze. Różne są preferencje. Wracajmy na naszą ścieżkę, zobaczmy jak to tam wszystko się prezentuje. No i teraz, kurczę, zwątpiłem, czy czasem w strefie zero ta nasza przygoda jakoś bardzo nie przyspiesza i powoli będziemy się żegnać, ale o, wydaje się, że jeszcze sporo przed nami. Co, żeś się tak zmęczył? Można lecieć dalej? Można lecieć dalej. Przydałaby nam się tkanka sprintera, którą ostatnio zużyliśmy na te różne działania Delaili. O wilku wilczycy, kochanej mowa. Ale zdobędziemy ją innym razem. Przydałaby się po to, że pozwoliłaby nam wytworzyć jedną fajną rzecz, a mianowicie pistolet z tłumikiem, który prezentowałby się chyba całkiem obiecująco. No, ale czy tak będzie, zobaczymy. Myślę, że człowiek Rajsa. Daleko do tych tuneli? Kurczę. Zresztą czemu pod nosem Rajsa? Jakoś tak to wszystko podejrzane. A może to zasadzka? Niejedno daliśmy się już wpakować. Nie mówiąc już o tym, że Crane zaufał politykom. Powiedzieli, że będzie lepiej. Okazało się, że lepiej nie było. No cóż. Takie życie. Takie życie. Trzeba się sparzyć kilka razy, żeby później wiedzieć. Żeby nie dotykać ognia. Crane, to taka głęboka rada dla ciebie. Być może uratuje nam życie. A będąc przy radach, no to właśnie, jedna z nich, a mianowicie, że mamy wybrany bardzo zły strój, bo na kilkadziesiąt przebrań, jakie mamy do dyspozycji, wybrałem akurat takie, które ma zbagowane duszenie zza pleców. Dlatego ono ostatnio nie działało. To się nazywa szczęście. To się nazywa szczęście. Jest jeden, jedyny taki strój w grze. I my go mamy. A więc ogólnie spoko. Wiecie co? Może jak tu jesteśmy i nic nie biega, weźmy sobie parę apteczek takich gratis. O! Już miałem rezygnować. Parę takich apteczek gratis na przyszłość. Szczególnie, że tu je się łatwo wyciąga. A mimo wszystko nadal mają jakąś wartość dla nas. No nie wiem, czy chciałbym tak blisko ognia tutaj stać, ale okej. Oj, zombiaczki, wy to lubicie nas straszyć, że niby żyją. Że niby kręcą się gdzieś tu w okolicy, nie Crane? Chyba. Ale nie ukrywam, że jeżeli rzeczywiście w Dying Light 2 nie będzie opcji włączenia minimapy gdzieś sobie w tyle, no to będzie przerażające, bo ile zwykłych zębiaków i tak nie mamy tutaj jakichś specjalnie oznaczonych, tak no
Jak zbliża się poważny problem, no to widzimy to na czerwono. A tak? No ale może właśnie taki był zamysł tego braku minimapy, tak? Żeby... Czy jest jakieś dobre miejsce? Żeby nie było lekko, żeby nie było właśnie takiej ucieczki przed potworami na zasadzie, że to gdzieś tutaj się wyczai na mapie, jak daleko jest od nas. Tylko no, jak coś się tam będzie czaiło za plecami, to cały czas życie w niepewności. Wystarczyło się uciszyć, tak? Na moment, nawet nie na długo. I już to mamy, ech, miecz. No dobra, chociaż nie wiem, na co liczę. Mam najlepszy karabin, mamy najlepszy pistolet. Znaczy, chyba najlepszy, jaki był w tej części miasta dostępny. Możemy wbijać. O! Jak to przyjemnie. A możemy na rowerze tam pojechać? Aż dziwne, że nie wybrali takiej opcji. Przejdź się rowerem. Crane? Tak, to ja. Uszanowanko, jestem Hazan. Pomogę ci zmienić z lekka scenerię. Jade też przeprowadziłeś? Kogo? Miejscowa. Ciemnowłosa, ładna. Twarda sztuka. Może. Nie wiem. Nie zawsze pytamy o imiona. Jesteś pewien, że to bezpieczne? Trochę tak jak w metro można się poczuć. Uważaj na te ciemne dziury. Kolega. Antyzyny trzeba albo coś? Mamy jedną fiolkę. Ale to może kosztować nieco więcej niż przeprawa przez miasto. Co jest? Ty kolega, jak tak się cykasz, to... Jak wy to przeżyliście? Popatrz, tato! To pan Crane! Panie Dawood! No, świat jest mały. Dawood, mamy do pogadania. Przykro mi, że cię przegoniłem, ale nie mogłem ryzykować, że za nami pójdziesz. Ci goście są naprawdę twardzi, jeśli chodzi o zasady. To nie fair wobec Salmy. Salma jest teraz wolna. Nie o to chodzi. No to o co chodzi? Masz coś do powiedzenia? Nadal mam tę broń, uważaj no. Crane, mamy zasady. Każdy pilnuje własnego nosa. Jeśli nie będziesz przestrzegał naszych zasad, nie masz tu czego szukać. Rozumiem. To kogo mamy zabić w pierwszej kolejności? O, młody, miecz Zeldy. No nikogo więcej nie znamy. Okej, odtąd wszystko w twoich rękach. Droga jest oznaczona. Będziemy w kontakcie radiowym. Miło było cię poznać, kolego. To nie brzmi jak bezpieczna przeprawa na drugą Musimy stronę. Musimy to załatwić jeden po drugim, a on ma iść pierwszy. Ale on dopiero to tu przyszedł, a my siedzimy już wiele godzin. Nie ja ustalam zasady, macie tu czekać. Tego, my na tym stoimy. Pomóc ci jakoś? Okej. Rozumiemy się bez słów. No dobra, to z nadzieją, że jednak rzeczywiście trasa jest przez nich zabezpieczona, a nie, że wbijemy tutaj na najgorsze. I zero instrukcji. Nie no, miło. Nie mówiąc już o tym, że zero kotwiczek. Też za takie zasady tutaj macie? No dobra, dokąd dalej? Wydaje się, że tam. A, miało być strzałkami oznaczone, tylko... Ja bym najchętniej chwycił się tej żółtej rury. A. To nieco ostudziło mój zapał do trzymania rur. Ty, Crane, no, nie żartuj sobie. Tutaj pójdziemy. Mamy teraz taki mega skok, że chyba damy radę. Z drugiej strony zastanawiam się, jak to zrobi Dawood z synem.
I Jade też tędy szła? Jest, mamy kotwiczkę, ale myślę, że nie możemy jej użyć. No i dobrze. Czuję wolność po drugiej stronie. Jednocześnie strzałki pokazują nam, żeby iść gdzie indziej. Czy na pewno tu byśmy nie wyszli, czy to po prostu byłby powrót do Haranu? O! To ta lepsza część miasta. Okej. Okej. Może tak to wyglądać. Myślałem, że za karę ktoś nam tu zapuka, ale niech tak będzie. Staramy się utrzymać drogę czystą, choć zdarza się natknąć na zarażonych. Nie powinni jednak stanowić dla ciebie problemu. Czyli chcą, żeby im wyczyścić ten przejście. No pięknie. Jeszcze im pomagamy w biznesie. No dobrze. Ale może dzięki temu droga będzie działała później w dwie strony. Słaby miecz i krzyżowiec. Moglibyśmy ulepszyć jakaś broń powoli, w ogóle sobie przygotować nowości, wykorzystać kwity czy coś. Wy jesteście tutaj tym naszym problemem, nie problemem. Dobra, jakbyśmy sobie wbili tu. Myślę, że Daud z młodym sobie poradzą. O! Idealnie. Ostatnio nam strzelba gdzieś tam. Dubeltówka. Gdzieś ją sprzedaliśmy za grosze. Zupełnie nie taki był plan. No i... Później wyszło jak wyszło. To jak widać można dużo lepiej przez to wszystko przejść. Cyk. Prawda? O, cześć. Może po to ta dubeltówka była. Szkoda, że się nie przygotowałem lepiej, by dostali granatem tam na dół. W ogóle mam wrażenie... Chociaż akurat dzisiaj jest dobry dzień strzelania, jak widać. Mam wrażenie, że za mało granatów w naszej przygodzie używam. Sorry. Chyba też jakby był biegacz jeszcze jakiś. Ej! No. Ty też masz taką twardą głowę, czy... Nie, czyli to nie tylko łuki są takie dobre. No nie chcę nic mówić, ale chyba rzeczywiście tu dawno porządków nie robili. A niech rozwalił głowę. Cyk, cyk. Przednia zabawa, przednia. Dobra, mamy chyba to. Ktoś coś jeszcze chce od nas? A resztę mam nadzieję, że ogień odgoni. O! Krain! No ale... Jak to tak, no? A jakbyśmy nie mieli życia? Dawaj wątrobę. Ładnie nas tu załatwili. No cześć, dziewczyno. Cały czas myślę, czy... W zemście... Na Daudzie nie warto by było... Część z tych tutaj zombiaczków zachować, ale znowu czym ten mały zawinił? A i ten jak nią plecami wybronił. Jest zmienna pistolet, musimy się nauczyć z niego korzystać, jeżeli ma mieć tłumik niebawem. Oj. Jeżeli ma mieć tłumik niebawem. Tyle. Nie mam zaufania do tych, co tu śpią. No tamci jak siedzą i słuchają, to muszą być niezbyt szczęśliwi. Ta droga wcale nie jest trudna. Nic za nic. Tak samo jak te zamki... O! Może w tę stronę? Nie, to w tamtą. Tak samo jak te zamki. Praktycznie otwarte. Sakiewka, spoko. Brutalne ostrze, tylko boję się, że zaraz już będziemy mieli full wszystkiego. O! Chyba przewidzieli, z czym tu będziemy biegać. Tylko mnie zastanawia, w jakim celu oni zamykają też te przejścia. Czy po to, aby zarażeni się nie przedostali, czy jak? Ej, panowie. Bo my tak sobie wbiliśmy do jakiegoś miejsca.
No możemy tu użyć kotwiczki, jeżeli jest taka potrzeba. Nie wiem, czy uda nam się... O, nie wiem, czy uda nam się dzięki temu wyjść. Jeżeli tak, to fajnie. Jeżeli nie, no to zobaczymy. Kurczę, chyba nie oszukamy tego systemu. Tu musi być jakieś inne przejście. Plan był niezły, ale widać... Podążaj za strzałkami, tak, Crane? Czyli nie otwierać takich drzwi jak te. O! To niestety nie jest wybuchowe. Wygląda ładnie, ale... No zakładam, że... liczą na nasze błędy, tak, twórcy? Ale my błędów nie popełniamy, nie? Szczególnie mając dostęp do takich narzędzi. Halo? I dlatego właśnie warto było robić misje poboczne, żeby się to nie męczyć z przejściem dalej. A kto popędził z fabułą? Przykro mi, ale muszę postępować praktycznie. Ten koleś trzyma mnie za jaja. Co? Hej, co się zrobili? Nie miałem wyboru. Przykro mi. Z czym nie miałeś wyboru? Co musisz postępować praktycznie? Brecken, co ty masz za kolegów nam tu wysłałeś? Chodziło o tych zombiaków czy o co? Bo nie mam pojęcia teraz, czy powinieneś obawiać, czy najgorsze już za nami, ale... Czemu w dół droga? Okej, tak by ludzie do nas strzelali, dobra. Możemy używać apteczki pod wodą? Gorsza wiadomość jest taka, że nie. Przetrwaj zasadzkę. Oj kolego, my to sobie będziemy musieli niebawem poważnie porozmawiać. Akurat płuca to mamy dobre. Głowa też twarda. Trochę tlenu i... Jak rozumiem, nie przygotowali się najlepiej na nasze przybycie. A, super. No nic. Zrobimy to inaczej. Nie pierwszy raz spotykamy ludzi Ryzen. Może czas pomóc innym. Czysto, za czysto jak na ludzi Rajsa. Wiedzą o nas czy nie? No na czerwono niby zaalarmowani wszyscy, tak? Tak to by wyglądało. A z drugiej strony... Nikt jakby na nas nie leci. O, jest! Dobra, ale to wiecie co panowie? To będzie dobry moment, aby do różnych naszych rzeczy... Rozmontuj to, bo widzę, że już nie ma miejsca. Ta gazururka też męczy. Ale do różnych naszych rzeczy dorzucić jakieś fajne zabawki. Uczyliśmy się tworzyć granaty, nie po to, żeby z nich nie korzystać. Więc... Tylko mam nadzieję, że nie zrobimy sobie krzywdy. Granat samoróbka, odłamkowy. Odłamkowy brzmi dobrze. Chemikalie, puszka. Trujący granat też byłby niezły. Wybuchowe gwiazdki może również, ale wydaje się, że... Granat wybuchowy. Sztuk 12. Oczyści nam przejście w sposób, w jaki do tej pory tego nie robiliśmy, a będzie cieszył, tak? Więc, o... Deska z gwoździami też do rozmontowania. No to uczymy się języka polskiego. Granat... A, już jest po prostu na naszej liście. Coś mi nie pasowało. No panowie. Ha. Może jakiś zombiaczek was odwiedzi dzięki temu. Cyk, ale jak puszka po tej... Jak pucha po farbie, tak? To co tam zbieraliśmy wcześniej. No i jeden leży. No, idealnie, tylko się zatrzymajcie, ładni. No, tak średnio im to wyszło. Chociaż liczę, że same w sobie granaty będą mocniejsze, nie? Tak ich niby kładą, ale nie. O! Apteczka. Znajdź drogę do sektora, przychodzą nowi, czy... Kurwa, trafił mnie! No. Bo to sam Kyle Crane. Twój szef ma odciętą rękę przez niego. A ty myślałeś, że przyjdziesz tu i co? Gdzie tam jest? Tam jest. Zgasło światło jego? Zgasło światło jego. Mamy. Dobre i to. Zaraz pójdziemy sobie
inną ścieżką, ale oni mogą mieć amunicję. Która mnie tak prosto tutaj teraz. Teraz wątpiłem, może mieliśmy to wyjść. Zaraz zobaczymy się z powrotem z Dawudem i ekipą. Tak, są strzałki. To w takim razie, nim wyjdziemy tu na górę, bo przypuszczam, że już nie będziemy więcej wracać w te okolice. No oczywiście jest to możliwe, droga jest cały czas otwarta, ale wydaje mi się, że tak w tej grze za często może nie występowała szybka podróż. Tak akurat w przypadku przejścia między sektorami było to możliwe, tak, że albo idzie się z powrotem kanałami, albo korzystając z szybkiej podróży, cyk, przenieść się do wieży, tam i z powrotem, otwórz, kawka. Kawkę już możemy opchnąć też w całości. Chyba że zadania poboczne to nie były te tam Tolga, Fatin i tak dalej, tylko te z tabliczek, co my zrobiliśmy. Tabliczek może już czasem nie być. Znaczy tabliczek, tablic z wyzwaniami. Tych już może czasem nie być w sektorze 0, ale przekonamy się na miejscu. No dobrze, to kto tu z nami zadarł? Chce pogadać przez radio? Chce usłyszeć, co robimy ze zdrajcami? Jak psujemy biznesy, takich jak on? Stare nowe miasto, witamy. O, jak tu przyjemnie. To ta dzielnica tych bogatych, co 25 milionów dolarów ostatnio stracili, tak? Te skrzynie to rozumiem dla tych, się pospieszyli i lecieli z główną fabułą. To takie rzeczy, no dające wybawienie, ale dla nas też tylko być może zbędne śmieci. I jak tam, ludzie Rajsa, czekacie na nas dalej? O. He. Gdzie oni do cholery są? Jak długo mamy na nich czekać? Tyle, ile trzeba. Wyluzuj. Masz coś lepszego do roboty? Ciesz się, że masz chwilę wytchnienia. Mamy to... No widzę, że te gwoździe działają z pewnym opóźnieniem. Ale faktycznie chyba miały doprowadzać Brecken, słyszysz mnie? Tu Crane. To jest grane, stary. Powiedz wszystkim, żeby trzymali się z dala od wybawców. Te dupki sprzedały mnie Rajsowi. Ledwo uszedłem z życiem. O kurde. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Gdy tylko dotrzesz do sektora 0, koniecznie skontaktuj się z Troy. Tylko ona może ci tam pomóc. Jasne, tak właśnie planowałem zrobić. Trzymaj za mnie kciuki, Brecken. Pytanie, co w takim razie z Dże? I ty, jeżeli szła tą samą ścieżką. O, panowie chcieli do nas strzelać. No ale sektor 0. Wyczekiwane. Przyznam, że nie mogłem się doczekać, kiedy znów tutaj zawitamy. Trochę jakby ładniejsza część miasta. Co widać nawet po samych klatkach. No dobra, spróbujmy. Jade, to Crane. Słyszysz mnie? Jade, to Crane. Słyszysz mnie? Cholera. Dobra. Czas zagadać do miejscowych. Troy, tu Crane. Słyszysz mnie? Crane? Świetnie cię słyszeć. W czym możemy pomóc? Jestem w waszej okolicy i chciałbym się spotkać. Gdzie cię znajdę? Jesteś tu? W zerówce? Fantastycznie. Widziałeś dwie wieże z rusztowaniem, jedną trochę wyższą od drugiej? Nazywamy je naszym loftem. Zapraszamy do nas, będziemy czekać. No, to się możemy chyba jeszcze wybrać na lofcik, ale... A to, że Camden, słyszy mnie pan? Tu Crane. Camden, słyszy mnie pan? Crane? Tak, tak, słyszę pana. O co chodzi? Jestem w sektorze 0. Czy Jade jest u pana? Nie. Obawiam się, że nie zdoła do mnie dotrzeć. Nie jest to łatwe, wie pan. Musiałem się odciąć zupełnie od zewnętrza z powodu zbirów Raisa. Wszystko w porządku? Uwięziony w laboratorium, ale przynajmniej bezpieczny. Czy mnie pan odwiedzi? Jeszcze nie. Muszę najpierw odnaleźć Jade i odzyskać badania doktora Zira. W porządku, będę czekał. Życzę powodzenia. Możemy ją zabrać ze sobą? Niestety nie. Ale możemy... O. Co możemy zrobić? Spróbować przejechać dalej. Kurczę, w ogóle wejście do tych budynków. No tu...
Co to się wydarzyło? Czyżby już się zaczęło? Czy na ten moment to tylko patrole? Którą w ogóle godzinę mamy, tak żeby się... A nie, to jest rano. To ładnie, spędziliśmy noc w kanałach. Kusząca miejscówka. Opa. Pamiętam, że w tej części miasta już mogły straszyć też dzieci, nie? Więc musimy uważać na to, co nas to może spotkać. Strzała chociaż została. No i przyznam, że ona też tak mi trochę bardziej przypomina chyba widoki z tego, co możemy... Crane, tu Tobias! Urządziłem nowy warsztat, tu, na Starym Mieście i dokonałem wielu ulepszeń mojej maczety. Po prostu musisz to zobaczyć. Wpadnij do mnie, okej? Będzie okazja, to chętnie. Tak trochę dwójkowo się tu zrobiło, tak? Ta architektura, wygląd samego miasta, no chociaż dalej nie mamy tych drzew na dachach. W składzie broni mówił, że Raiz jest zdecydowany skasować tego Brekena. Wiesz może, o czym on gadał? Coś słyszałem. Już więcej nic nie usłyszycie. O! Że niby nam to krzywdę miało zrobić? Hej. Dobra, tego możemy załatwić ostatnim strzałem. Ej, czemu to nie jesteś załatwiony ostatnim strzałem? Czyżby teraz przeciwnik stał się mocniejszy? Kurczę, wcześniej wystarczyły 3 strzały, żeby powalić ich, a teraz nawet nie wiem, w co... Co dostaje strzałą, przyznaj się. W głowę chyba. I to wszystko, dobra. Trochę przeraża mnie szukanie drogi na skróty w tym miejscu. Ale mam wrażenie, że to się może udać. Dobra, jest. Przez chwilę było gorąco, ale mamy to. Hej, ty jesteś Crane, prawda? Tak, to ja. Jestem Michael. Troy czeka na ciebie w naszym lofcie. Dobrze cię tu widzieć, Crane. Dobrze to słyszeć. Tu jest lofcik? Crane! Miło cię poznać, stary. Jestem Savi. Potrzebujesz technikaliów? Wal do mnie. Prawie przełamałem zagłuszanie łączności. Chodź, przywitaj się z Troy. Jestem Kyle Crane. Miło wreszcie spotkać się twarzą w twarz. To ty szukasz Jade Aldemir, prawda? Tak, widziałaś ją? Wiesz, gdzie jest? Jade, tutaj Troy. Słyszysz mnie? Nadawaj, Troy. Jade, tu Crane. Wiem, że idziesz do Camdena, ale jego klinika jest otoczona przez zombie i ludzi Raisa. Pozwól mi sobie pomóc. Crane, zostaw mnie w spokoju. Słyszę ciebie, ale widzę tylko mojego brata. Proszę, wysłuchaj mnie. Jestem... byłem agentem GRE. Okej? Okay? Miałem dowiedzieć się, gdzie Rais trzyma pewien tajny plik, ale... Ale to już nieważne. Rozmawiałem z ministerstwem. Chcieli zrobić nalot dywanowy na miasto, ale... Zgodzili się czekać, bo chcą wyniki badań, które masz ze sobą. Musimy jakoś przekazać im wiadomość, że je mamy. Ty dupku. Ty dupku! Jade? Jade! Szlak. Crane, kiedy ostatnio z nią rozmawiałam, była na uniwersytecie. Trzeba iść na wschód. Jeśli to, co mówisz, jest chociaż w części prawdą, musisz ją znaleźć. No cóż, będziemy mieli sporo czasu, te 48 godzin, które gdzieś nam uciekają. Ale sektor 0, w sumie duży i nieduży, tak w porównaniu do Salamsów, bo gdzie by to nie spojrzeć, no to widzimy, że... A, chociaż tam, ten pałacyk. Rajs sobie przejął takie miejsca, kurczę, oddaliście Rajsowi najlepszą miejscówkę? Lecie, złoci. Gość bez ręki was porobił. Jesteśmy w stanie wejść wyżej. Liczę, że może coś tam jeszcze znajdziemy u góry, chociaż widzę, że tu jest... A, zejście na dół, to rodzę... Crane, jeszcze jedno. Nasza kanciapa. Rais sprowadził na Stare Miasto kilka swoich oddziałów szturmowych. Są tu dopiero parę tygodni, ale już narobili masę smrodu.
Organizują napady i ogólnie terroryzują ludzi przy każdej nadarzającej się okazji. Zdaje się, że Raiz nakazał im brutalne postępowanie. Lubi pokazywać, kto tu rządzi. Nieźle się umocnili. Mają kwaterę główną i dwa składy, w których gromadzą zapasy. Podobno zebrali ich już całą masę. Przyda mi się trochę zapasów. Ach, oddasz nam ogromną przysługę. Gdzie ten przyczółek? Jeden skład jest w biurowcu, a drugi w budynku rozgłośni. Może ich odwiedzę. No proszę, już nam jakieś zadania tutaj serwują. Co prawda trudne, jak na nasz aktualny poziom postaci, ale dla nas nie ma trudnych rzeczy. Nie? Ała! Co się stało? A ogień. Myślałem, że już nas znowu podgryza choroba. Kurczę, no kusi, żeby spróbować wejść wyżej, ale chyba nie ma opcji, żeby wdrapać się wyżej. Zobaczymy innym razem, a teraz tak. O, stąd też spojrzenie na stare miasto ładnie się prezentuje. Zobaczmy jeszcze, rzućmy okiem na mapę, jak to tu wygląda w stosunku do poprzedniej części. Rzeczywiście jest mniejsze, ale mamy znów sektory do odbicia, co by było dość istotne dla nas, tak? Żeby tu się swobodnie poruszać, pogadać. Zobaczymy w kolejnych odcinkach, jak to wszystko będzie się prezentowało, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Karol, trzymajcie się, hej, hej.